Zobaczcie, jak prawdziwy wojownik od tyłu. Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku Spine the Town Red. I dzisiaj, słuchajcie, wracamy do tej pięknej gry, do tych przecudownych ludzi, którzy szanują każde możliwe życie. Czemu bijesz ławkę? Jeszcze Among Usa rozwalił, a ten mu kibicuje. A tu jest policja. Tam są wandale. Czy biją kogoś? Mieliście szanować ludzkie życie. Dobra, jak jest dywanik z napisem witaj, to tu musi być mega przyjaźnie. Tu musi być na 100% przy... Czemu bijecie automat? To nie jest gimnazjum. Ale tu wszystko wydaje się takie normalne, aż za normalne. Ten pan, zobaczcie, pilnuje swojego mięsa. A ten chce mu zdecydowanie zabrać to mięso. Ale przejdźmy do mapy, gdzie cokolwiek może się dziać. Zobaczcie, ktoś nam otworzył drzwi w ogóle. Dziękuję, proszę pana. Twoje pieniądze są niezabezpieczone w naszych rękach, w naszym banku PTTR. Co tu się dzieje? Czemu bank sprzedaje jakieś rzeczy? Przepraszam pana, ale nie tak się wypłaca gotówkę. Możemy sobie to wziąć. Mamy kolejkę, ale na kolejkę nie będziemy czekać. Mam bombę. To on mu dał kartkę z napisem mam bombę. Trzymaj pieniądze i co wiem? Czemu wszyscy się biją ze wszystkimi? To nie ma sensu. Znowu to nie ma sensu. Czemu tej gry nikt nie naprawi? Autentycznie nikt nie naprawi. Zobaczcie, ja rzuciłem pieniędzmi. Ja tu się dostałem do środka. Do środka? Tylko jeden strażnik nas chce bić. Tylko jeden strażnik myśli. Ten przyszedł z młotkiem. Oddaj bombę. Mamy też środek sejfu. Nie wiem, czemu ten sejf jest otwarty. Mamy masę złota. Gotówki nie ma zbyt dużo, szczerze. Mamy obraz wart miliard milionów. Ci ciężko stwierdzić, jaka to jest liczba. Ej, on nadal ten z bombą żyje, jeszcze pieniądze ukradł. Zobaczcie, tu nawet SWAT wszedł do środka. To jest najśmieszniejsze, że nikt nas nie atakuje. Ludzie się pieniędzmi biją. Czemu to są sztabki złota? Ale mamy legendarną broń, więc możemy jakiegoś kozaka zdjąć. Może... Czy ona pękła? Ona pękła! Ona pękła! Jesteśmy tym razem przy więzieniu. Te wymachiwanie maczetą mi się bardzo nie podoba. Ty, nawet autobusy są z więźniami. Co? Czy tam kogoś biją? Halo? Co pan robi? Spoko. Nie przeszkadzamy. Ten pan tylko kroi sobie głowę. Możemy wziąć jakąś broń ze sobą, jak będziemy wchodzić do środka. Chociaż... Tu nie ma środka. Oni sobie liną zeszli. Czemu oni zeszli liną przy autobusach, przy innych strażnikach? A ten mu grozi, nie wiem, kredką. Przestań. Przepraszam. Zobaczmy, czy ten duży wygra z tym, kogo bił. Czy może ten policjant się na nim zemści? Może umarłem i może inni się tym razem zrespili. Ale zobaczcie, oni się cały czas biją. Dosłownie nie ma końca. Panowie, odjeżdżamy. Proszę usiąść. Proszę usiąść. Ale nie na zewnątrz. Zobaczcie, jacy grzeczni siedzą i się nie ruszają stąd. Pana też zapraszam ze sobą. Proszę, tędy. Proszę bardzo, zapraszam do środka. No nie potrafi wejść po schodach. Do środka. Nie chciał wejść do środka. A oni się nadal biją. No i proszę bardzo, można. No, wstaję, proszę. Proszę usiąść. Musimy też pomóc zakończyć w końcu ten spór. Zobaczcie, dostał szczoteczką do zębów i poszedł spać, a ten go nawalał nożem przez 5 minut. Dostał jakieś 300 ciosów i nie padł. Czy ktoś odtworzył to, co się działo ostatnio? Panowie, idziemy zobaczyć Titanica. Będzie dobrze, nie musicie się o nic martwić, jak widać. Jesteśmy już dość głęboko. Proszę się przyjrzeć, skupcie się. Biorę pada i płyniemy nieco niżej.
co się stało? Nie, jednak nie płyniemy nieco niżej. Współczuję tym ludziom. Jesteśmy w pięknej restauracji. Takich ludzi w restauracji najbardziej nienawidzę. Szczególnie, gdy nie są zaproszeni kompletnie. Proszę pana, ale tam jest łazienka. On do recyklingu to oddaje. Proszę pana, nie taki recykling. Nie o taki recykling tutaj chodzi. Wkłada się tam, nie wiem, plastik i inne rzeczy. O co ci chodzi? Jakiś gość do mnie nagle podchodzi. Chodź za mną. Chodź za mną, pokażę ci, gdzie masz tak naprawdę iść, Grzesiu. Chodź, Grzesiu. Tylko jakiś kucharz z tasakiem. Chodź, Grzesiu, wstawaj. Grzesiu, chodź. Tylko on musi się przebić przez tą masę ludzi. Nie. Grzesiu się zwiększył. Grzesiu się zwiększył. Grzesiu, masz tutaj męską toaletę. Masz nawet pana sprzątacza. Grzesiu, nie tutaj. Nie tutaj, tutaj się nie myjemy. Nawet policjant jest zniesmaczony. Ale to jest typowa męska ubikacja, dosłownie. Jakiś gość kąpiący się w kranie, pod kranem, albo nad kranem, albo w kranie. Tego już nawet nie skomentuję. Czy pan tu włożył narkotyki? To też jest normalne. Tymczasem zobaczcie ubikacja kobiet i tu nic... Nie. Grzesiu! Co ty tu robisz? Wejdź stąd. Widzowie, wybuchła apokalipsa. Mamy apokalipsę, jesteśmy w jakimś budynku randomowym. Jest on pusty z tego co widzę, nie ma tu żadnych zombiaków. Można nawet grać w kręgle. Co prawda, to są chyba solniczki jakieś. Albo do pieprzu. Jeżeli rzucę strajka, to musicie zostawić lajka, uwaga. Jak to się odbiło? To nie mogło się... No nie, no tak nie może być, to jest jakieś oszukane. To w ogóle nie spada. Zepsute. A i przechodząc do tych zombiaków oczywiście. Co tu jest? Co tu jest? To prawda, jednak są Grzesiu, Maciek. Idźcie na nich. Ja nie mam broni żadnej, mam tarczę. Mogę się tą tarczą bronić. Wy ich bijcie, ja się bronię. Ej, dobra, oni są silni. Zobaczcie, jak sobie dobrze Grzesiu, dobij go. Co ja słyszę? Na zewnątrz są jakieś strzały. Idziemy dalej, chłopaki. Tylko tędy tym razem. Czy zombiaki sobie siedzą? Czy tamten gotuje? O co tu chodziło? Czy zombiaki zaczęły myśleć? Czy o co tu chodzi? Maciek nie żyje, nie! Przecież... Co? Grzesiu? Zemszczę się za was! Zemszczę się za was! Przepraszam! Złamał się na nim! Co? Dobra, mózg gotowali, jednak nieważne. I proszę bardzo, zemściliśmy się za Grzesia. Ale zobaczmy, bo tutaj było słychać strzały, tylko zablokowałem się. Zablokowałem się. Zostawcie mnie. Nie. Ktoś przyszedł nam na ratunek, tam ktoś jest. Tylko umarł chyba. Czemu to jest piesek? Z kolei kolejne więzienie. Nie wiem, jak my się tu mieścimy ogólnie. Mamy jedno łóżko. Czemu ta ściana jest z kartonu? Naprawdę ci policjanci się nie skapliby, że to jest z kartonu? Okej, zaczynam rozumieć, skoro tutaj więźniowie w sumie rządzą. I to rządzą totalnie, co tu się dzieje? Tu nie ma policji praktycznie. Jeszcze niektórzy to nasze ziomeczki. Możemy się... Co, on ma kałacha? On ma kałacha! Co się dzieje? Tylko zmarnowałeś wszystko w lodówkę! Teraz nie mamy co... Gdzie on jest w ogóle? Jeszcze mały nas goni! Czy ten, który strzelał z kałacha, nie żyje? Naprawdę? Ile my mamy przyjaciół w tym więzieniu? A... Uciąłem właśnie jednemu przyjaciołowi głowę! Zobaczcie, nasi przyjaciele wszystkich rozwalają. Ten się nam buntuje, patrzcie, już kolejny. To jest tak świetne, jak się ma przyjaciół. Zobaczcie, jak prawdziwy wojownik od tyłu. Dostał za karę. I mimo, że było mało policjantów, zobaczcie, został ostatni policjant. Do czasu.
Jako, że są wakacje, wracamy do szkoły. Zobaczcie, Grzesiu chyba dostał jedynkę po prostu. Nie wiem co prawda czemu średnia wieku w tej klasie przekracza 50, ale niech będzie. Czy w szkole rzucają krzesłami? Czy to jest normalne? Nie róbcie tego! Maciek, wstawaj! Czemu on jest w zbroi? Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Czemu tu jest pistolet? Spoko, widzę, że jesteśmy w Ameryce. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa, pa.